Siemanko, z tej strony Kador, a to jest pierwsza część mojego małego poradnika dla początkujących z pewnego trybu Call of Duty Ghosts. Jest to tryb wymarcia, jeżeli ktoś ma angielską wersję gry, jest to tryb Extinction. I tak, ten poradnik jest dla kompletnie praktycznie początkujących graczy, którzy jeszcze nie wiedzą zbytnio, jak w ten tryb konkretnie grać. Oczywiście są to tylko takie moje spostrzeżenia oraz tylko takie rzeczy, do których jeżeli nie chcecie, nie musicie się stosować. Jeżeli umiecie grać, to oczywiście nie oglądajcie, po prostu jak umiecie grać, to nie ma sensu. Ale jeżeli chcecie czegoś nowego, coś nowego załapać lub w ogóle nie wiecie, jak w to się gra, no to ten poradnik jest dla was. Okej, zacznijmy od rzeczy bardzo podstawowej. Tak, jeżeli ktoś z was ma trochę słaby komputer, mniej więcej jak ja, bo ja maszyny zbytnio dobrej nie mam, to jest jak z multiplayerem. Tutaj najlepiej jest mieć dobre FPS-y, gdyż tutaj często, zwłaszcza w późniejszych rundach, jest dużo akcji, dużo się dzieje na ekranie. Wszystko zależy od tego, często czy wykonacie dany ruch, czy nie, możecie zginąć, lub ktoś z waszej drużyny może przez was zginąć. Więc tutaj dobrze jest mieć 60 FPS-ów, więc nie bawcie się tutaj w jakieś nie wiadomo jakiej grafiki, że sobie ustawicie. Jeżeli macie słaby komputer, byście mieli na przykład takie 20 czy 30 FPS-ów, to jednak jest lepiej mieć takie 60 lub 50. Wycisnąć z tej gry jak najwięcej. No to tak na początek ta porada. Teraz może zacznijmy od tego, co mamy tutaj. No wiadomo, mecz publiczny to wyszukuje nam graczy z całego świata lub takich, którzy są najbliżej nas, żeby był dobry ping. Mecz solo to gracie sobie sami. Ja w drugim poradniku pokażę mniej więcej takie podstawy, co trzeba zrobić, żeby samemu trochę dłużej przeżyć. Jak dzisiaj mam jakiegoś dużego levela, 18, ale myślę, że już załapałem tę grę trochę. Dalej, mecz jest standardowy. To jest najlepsze, jeżeli chcecie sobie pograć ze znajomymi. I to jest bardzo ciekawa rzecz, o której się trochę wypowiem. Uzbrojenie. Może omówię uzbrojenie, jakie by było dla was lepsze, jeżeli chcecie grać sami. Mam tu dużo rzeczy do ustawienia. Ja nie mam wszystkich jeszcze odblokowanych nawet, ale niektóre to już później coś odblokuje, to nie są zbytnio użyteczne moim zdaniem. Więc tak, najpierw klasa. Tu sobie wybieracie, kim chcecie być. Jeżeli gracie sami, to polecam wam klasę osiłek, gdyż wtedy trochę trudniej będzie was zabić. I ta klasa jest dobra, bo zobaczcie, jakie tu macie później levely, jak sobie blokujecie. Jeżeli nie chcecie, żeby was szybko zabić i gracie samemu, to dobrze jest mieć klasę osiłek. Lub ewentualnie specjalistę od uzbrojenia. To jeżeli chcecie latać sobie cały czas, głównie skupiać się na broni, mieć ich więcej broni, mieć... Nie, chyba więcej broni się tu nie da mieć. Dobra, nieważne. Widzicie, szybsze celowanie, szybsze przeładowanie. Jeżeli chcecie się skupić na po prostu takim Rambo, to bierzcie ten. To bierzcie właśnie specjalistę od uzbrojenia. Ale ogólnie chyba najlepsze jest osiłek. Te są bardziej drużynowe. To mówię później. Na razie mówię, jakie najlepiej mieć, jakie lepiej jest mieć ustawione rzeczy, jeżeli gra się samemu. Pistolet to naprawdę jak to z was woli, ale ja polecam tylko te tutaj dwa. M9A1 oraz MP443. Ten strzela serią trzech pocisków, a ten ma ogień automatyczny. No w nim się trochę szybka amunicja kończy. Te nie są zbytnio specjalne. Dobre. Co do amunicji. To już zależy, jak sobie odblokujecie, ale najlepsze jest moim zdaniem zapalająca i wybuchowa. Jeżeli gracie samemu, to dobrze iść w amunicję, bo będziecie musieli ją cały czas sobie pod nogi rzucać, nikt wam nie da. I naprawdę najbardziej polecam zapalającą i wybuchową. Dalej. Tutaj, jeżeli gracie samemu, dobrze jest mieć pancerz. Te się są przydatne. Jeżeli będziecie mieli osiłek bardzo wysoko rozwinięty oraz pancerz, to możecie się spodziewać, że za szybko was nie zabiją kosmici. Tak więc tutaj polecam pancerz. Cały czas mówię, jeżeli gracie samemu. A tutaj polecam
niezależnie czy gracie samemu czy z kimś, moim zdaniem najlepszy tutaj jest ISU. Jeszcze nie odblokowałem tych tutaj rzeczy, ale podejrzewam, że one mogą być też dość dobre. To jest słabo przydatne i to też. Zresztą tu naprawdę jak to was woli, czy ktoś woli postawić ISU i żeby strzegło wiertła, czy na przykład wolicie sobie samemu namierzyć, to już jak to woli tutaj, jakiego styl gry. I tutaj jeżeli gracie samemu i zbytnio szybko tracicie amunicję i nie macie zbytnio kasy, to polecam wam wziąć tarczę i ją trochę porozwijać. A jak nie, to możecie również wziąć wieżyczkę, postawić przy wiertle i strzelać sobie do kosmitów. Okej, teraz mówiłem, co jeżeli gracie samemu. A teraz jeżeli gracie z drużyną. To tak, tutaj też jak gracie ze znajomymi, to uzgodnijcie sobie, kto jest specjalistą uzbrojenia, kto jest osiłkiem, kto jest inżynierem, a kto jest medykiem. Choć medyków to się, albo inżynierów opłaca mieć czasami dwóch. Z czteroosobowego teamu załóżmy. Ale tu akurat jest bardziej przydatny mieć inżyniera, gdyż szybciej naprawa wiertła. Albo medyka, bo później po rozwinięciu on leczy szybciej jego kompanów, jeżeli są w pobliżu, więc to jest też bardzo przydatny klasa postaci. Pistolety to tak samo, tylko te dwa. Typ amunicji, również te same, zapalająca i wybuchowa. No, jeżeli... Najlepiej, jeżeli jest w teamie dwóch, co daje amunicję, tak głównie, żeby się za to wzięli, a reszta na przykład dawała pancerz albo dopalę z drużyny. Ale amunicje te są najlepsze, moim zdaniem. Tutaj, jeżeli gracie drużynowo, to też bardzo się przydaje pancerz i w niego lepiej jest pakować punkty zdobyte. To jest moim zdaniem nieprzydatne, to sytuacyjnie. To zależy, jaki ma się team też. To niezbyt, choć czasami może uratować życie. A to jeżeli... To może sobie ktoś wziąć, jeżeli jest specjalistą uzbrojenia, bo to już jest taki Rambo normalnie. Także tu też pancerz. Jeżeli gracie drużynowo, to dobrze jest, moim zdaniem lepiej zostawić działko strażnicze, jak już widziałem, jak kolesie to robili i to się sprawdzało. Wtedy drużyna mogła się zająć innymi stronami mapy. No lub też ISU, to jest bardzo uniwersalna rzecz. I tutaj bardziej polecam wieżyczkę z miniganem lub z granatami niż tarcie, jeżeli gracie drużynowo. Ale to też zależy, jak wasza drużyna jest ustawiona. Jak losowo was znajdzie z kimś, to trzeba patrzeć, jakie ktoś ma perki, znaczy różne klasy, typy amunicji w ogóle. Wtedy trzeba ustawić, żeby no nie było, że macie takie same wszyscy, bo to wtedy no nie pójdzie zbyt dobrze. Jeżeli zaś gracie ze znajomymi, bo wtedy jest najlepiej. Gracie ze znajomymi, gadacie sobie, nie wiem, na TeamSpeaku, Skype'ie, czy nawet na Steamie, to dobrze jest moim zdaniem, ja mówię, to jest wszystko moim zdaniem. Niektórzy z was mogą się z tym nie zgadzać, oczywiście to rozumiem, ale może komuś, kto nie umie grać, trochę pomogę. To tak, to jest, jeżeli gracie drużynowo, to i to trochę mniej potrzebne. Bardziej jest potrzebny medyk. Jeżeli gracie czterech, to medyków powinno być, moim zdaniem, powinien być jeden. Ale taki rozwinięty na maksa. I jego się trzymać. Inżynierów powinno być, moim zdaniem, dwóch. Bo to wtedy w późniejszych etapach wiertnice się dość szybko niszczą. Kosmici je szybko niszczą, a warto jest szybko je naprawić i sprawnie. Osiłek to niezbyt. I specjalista od uzbrojenia może być jeden. Może być taki jeden taki koks, który napierdziela wszystkich. A jak ktoś nie będzie chciał, to może być, że dwóch inżynierów i dwóch medyków. I to tak może być coś najlepiej. Typ pistoletu to bez znaczenia. Jaki każdy, kto ma, taki każdy będzie miał. Co do amunicji, no to najlepiej jest, jeżeli dwóch w teamie. Moim zdaniem jest najlepiej tak. Dwóch członków teamu zajmuje się dawaniem amunicji. No ona się naprawdę szybko kończy, to się tylko tak wydaje. No chyba, że jeden sobie ją bardzo wysoko rozwinie. Jak już mówiłem, amunicja zapalająca albo wybuchowa.
a inni pozostałych dwóch się amunicją nie zajmuje. Jeden koleś musi maksymalnie dopakować pancerz. Wtedy jest to dość skuteczne. Jeden koleś. Dwóch amunicję, jeden pancerz. Musi maksymalnie dopakować go. I ten czwarty koleś, najlepiej żeby zajmował się jakimiś stacjonarnymi sprzętami. No, żeby się zajmował pakietem i equalizerem. Pakietem to albo ISU, albo wyżyczkę. W sumie to też może być SEMP. Albo wyżyczkę z miniganem, albo z granatami. To będzie taki, wiecie, koleś Rambo, taki normalnie Robocop, który będzie napierdzielał we wszystko. Tak więc, jak już mówiłem, dwóch inżynierów, dwóch medyków najlepiej. Dwóch kolesi od amunicji. Jeden od pancerza. I jeden od tego typu sprzętów. Okej, myślę, że w tym pierwszym poradniku to już wszystko. W następnym, który myślę, że ukaże się niebawem, się zobaczy. Już zacznę rozgrywkę solo i tam pokażę trochę mniej więcej, o co tam chodzi. Tak więc w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w następnym poradniku. Cześć!